Przestań, kurna, o ten. Myślałem, żeby wziąć takie okulary, jakby z tobą rozmawiał. Tyle razy. Kurna. To już gadamy? No pewno, już dawno. Aha, no to cześć w ogóle. Witam. No to kiedyś Zbyszek Zegler, jak z tobą rozmawiał, to przyczaiłem, wiesz. Nie pierwsza rozmowa. To mówię, kurde, to już też tak zrobię, żeby siedzieli we dwóch. Będzie okazja, mam nadzieję, za rok. 30-lecie będu, to wiesz, będzie o czym gadać. Ty będziesz w tym, będziecie musieli boks rozszerzyć za rok. Chyba, że nie wydacie nic do tej pory. Nie, no w przyszłym roku wydajemy nową płytę, a ten boks, który po prostu niestety nie możemy go dzisiaj pokazać, bo się po prostu z moich prywatnych zasobów szybko rozszedł. Boks T Love Story zawiera całą dyskografię naszą, plus dwa bonusowe jakby wydawnictwa. Jedno to jest to, co mam tutaj na sobie, to jest wydawnictwo CD Polskie Mięso, które zawiera niepublikowane piosenki T-Love'u plus trzy nowe kawałki, między innymi ten singiel Polskie Mięso, a drugie wydawnictwo to jest DVD, które się nazywa T-Love Video i zawiera wszystkie klipy T-Love'u plus różne występy z tego klubu, gdzie właśnie siedzimy w klubie Stodoła, bo co roku tutaj grywamy i z różnymi gośćmi grywaliśmy przez ostatnie 3 lata, między innymi Maleńczyk Maciej, Staszek Sojka, Sokół, Kora, Hołdy, Zbyszek, ho, 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 Adam Nowak, zaraz 2-3, Tomek Lipiński. Trochę tego było. Tak jest. Ale myśmy rok temu o tym gadali, ja ci to podpowiedziałem, to jestem bogaty. A to ty mi podpowiedziałeś. No. Wielkie dzięki, nie naprawdę. I jeszcze dobrze, że był facet, kolega nas, Tomek Lechicki, który też skorejestrował, bo od lat jakby tak rejestruje na potrzeby takie archiwalne zespoły, ale się okazuje, że to się przydało. W tym roku też gramy w Stodole, też zapraszam serdecznie. I też będą goście. 18 listopad Kazik, a 19 listopad Grabasz, czyli dwa jakby mocne postacie, koledzy moi. No, będą też fajne supporty, zespół Elstadt, zespół Soul Burners, zespół... No, to kolorowo będzie. Zespół Hatif Nuts i jeszcze jeden zespół ze Śląska, Kira Is You, w stylu bardzo takim kiurowym. Fajny zespół, który, że tak powiem, zauważyłem, kupując ich płytę, nie wiedząc w ogóle, że to polski zespół. Jak się nazywają? Bo to ja nie znałem tego. Kira Is You. Kira się pisze? Aha. Chyba Kira Is You. Muszę świetna sprawdzić. Kapela, naprawdę, polecam. Tak w kurczaków lecą? Wiesz co, okładkę kupiłem, patrzę w sklepie, fajna okładka, taki rysunek jakiejś żaglówki, takie. Ja mówię, coś takiego, wiesz, nie przesłuchałem w ogóle, po prostu tak mi się zdarza czasami i po angielsku rzecz i mówię, kurczę, patrzę tam www, coś tam, Chorzów, myspace.pl, zespół, który podobno gra w klubach gdzieś tam, no, widać było trasę ich jakoś tam, nie wiem, Estonia, Bałkany, byłem zdziwiony i fajna kapela, nawet nie znam ich osobiście, ale zaprosiłem ich na support i tutaj Stodoła zadziałała i wystąpią przed nami. Nie pamiętam którego dnia, bo każdego dnia są dwa supporty. Kurde, myślisz, że to im pomoże bardzo? To nie znaczy, jest takie bez sensu ja pytanie, uważam, bo... Po prostu supporty w ogóle fajne. Na przykład jak często przychodzę na zespoły brytyjskie, szczególnie brytyjskie, to zawsze mają fajny support. Na przykład zespół Editors miał bardzo fajny support w postaci zespołu Maccabees, w którym się od razu zakochała moja córka i powiem szczerze, że mi się też strasznie spodobało. A drugi zespół na przykład z Kanady był Winter Sleep, który też był supportem Editors i sobie myślę sobie tak, dwa supporty to pewnie nuda, przyszliśmy wcześniej i były dwa supporty fajne. Ostatnio byłem w zespole Hydro, w klubie Hydro Zagadka na koncercie brytyjskiej grupy British Sea Power. Nie za dużo ludzi było, ale koncert był fajny i też grał fajny support, co ciekawe z Włoch, nazywa się Classic Education, więc wydaje mi się, że zachodnie kapele starają się przywozić fajne supporty. Ja uważam, że to jest w ogóle dużo w Polsce jest zespołów. My mamy też taką, że tak powiem, stylowym ambicję, żeby tu co roku w Stodole, to nie jest taki, się zawsze robi mini festiwal, bo są przecież goście plus supporty. W zeszłym roku grał Kim Nowak, jako gość specjalny grała Apteka, no kilka lat temu wielokrotnie Komety grały, różne zespoły grały, więc myślę, że jest wiele... Co, zapytałem się o to, bo to tak mi się od razu skojarzyło, jakbyś spłacał dług Brylewskiemu trochę, teraz wobec tych nowych, młodych kapel. Brylewski to wiesz, no Robert to on też będzie gościem, przepraszam go, Robert będzie jeszcze gościem koncertu z Grabarzem. Robert, już tak nie powiedziałem o Robercie, bo Robert z nami właściwie w całej tej trasie Polskie Mięso, która właściwie ruszyła dopiero niedawno, potrwa do połowy grudnia, nam towarzyszy. To jest dużo koncertów, no, w większości polskich klubów. Jeden koncert w Londynie, jeden w Luksemburgu, jeden w Holandii, w Hadze.
I Robert po prostu, no trochę mam takie, znaczy mam wobec Roberta taki wszystkim bardzo, no, mam miętę do Roberta, cenię go, lubię go, dobrze się z nim czujemy. Ja piję do tej historii z autografem tam na początku. Natomiast rzeczywiście, powiem, znaczy my nigdy nie zapartowaliśmy kryzysu, bo byliśmy, znaczy kryzys się... No, ale gdyby ci nie powiedział, że weź co załóż sam zespół, to będziesz dawał autografy, to do tej sytuacji. Pewnie by nie doszło, tak. Wydaje mi się, że wiesz, no taka jest jakby chyba kolej rzeczy, że kapele starsze, bardziej znane, powinny promować kapele nowsze. A poza tym, wiesz, taki zespół jak na przykład Elsztat, to ma już poważną widownię też. Byłem na ich koncercie w Warszawie, to kilkaset osób i to nie są jakieś takie znowu też po prostu zespoły znikąd. I no, ja uważam, że fajnie, jak przychodzi ktoś na koncert i fajny zespół gra przed, no, a nie po to, żeby coś grało, wiesz. No. Ja jakby tutaj, że tak powiem, wnikliwie wybieram te supporty, to znaczy proponuję, rozmawiam, śledzę muzykę nową polską też i po prostu no, to co Elsztat na ostatnim wydawnictwie zaproponował i to, jak gra to na żywo, dla mnie to jest petarda. To jest... Jeszcze nie mam tej płyty, ale znam ich poprzednią. Na żywo to wypada naprawdę, wiesz, jest... Słyszałem o tym właśnie, no słyszałem też ich na żywo i wiem, że tak jest. No. Jeszcze zależy, kiedy ostatni raz ich widziałeś na żywo. 2 lata temu. Łe, to od tej pory to jest, wiesz co, to oni wtedy byli tacy w porównaniu do tego, co robią teraz. No widzisz. No z ręką na sercu. To pewnie nas zmiotą przed nami. No, a to będzie ten, nie siedź na backstage'u, tylko wyjdź i pooglądaj ich sprzedaż. Raczej tak zrobię. Czyli dobra, to zamykając sprawę tych koncertów, to jest 17-18, ja dobrze pamiętam? 18-19. No, 18-19. Listopada, Stodoła, Warszawa, Tilaw, Trasa Polskie Mięso, pierwszego dnia Kazik, drugiego dnia Grabarz i Robert Brylewski, jako goście główni zespołu. No i znowu ich będziecie rejestrować i za 30 lat znowu ten wyjdzie boks. Już nie nabijaj ze mnie. No co, ale wiesz. Jak mogłeś debiutować na przykład tam, to kiedy ta solowa płyta wychodziła? Wyszła w zeszłym roku? Czy 2 lata temu? 2010, tak. Tylko, że... No to jak mogłeś w tym wieku zadebiutować w końcu solo, no to przecież dlaczego nie moglibyście za 30 lat wydać kolejnego boksa? Naszych, wiesz, nie znasz dnia ani godziny. Nie wiadomo co i jak. Chcesz rozśmieszyć Boga, to mu opowiedz o swoich planach, nie? No tak. Dokładnie. To coś takiego jest. Ludzie planują za dużo. Słuchałeś w samochodzie tych pierwszych płyt, jak woziłeś boks jeszcze, zanim rozdałeś? Znaczy, wiesz, nie, no to przedsłuchałem, bo żeśmy to po prostu pracowali z Magdą Worotniak z EMI plus jeszcze po prostu z Jackiem Gawłowskim, który pomógł mi tutaj zmasterować, jeszcze że tak powiem, podbajerować dźwięk, troszkę go ulepszyć na trzech płytach, Poci z miłości, King, I Love You, Dzieci Rewolucji i Primitive, a resztę żeśmy zostawili w oryginale tak jak było, bo czasami po prostu nie ma sensu ingerować w dźwięk. Tam akurat chodziło tylko o taką korektę, żeby się tego dzisiaj lepiej słuchało i przesłuchałem wszystkich płyt, no bo po prostu z obowiązku też musiałem. Niektóre płyty to była męczarnia, na przykład I Love You, która jest beznadziejną płytą, i Antyidol, która też nie jest najlepszą, natomiast niektóre płyty są dobre, takie jak na przykład Model 01, I Hate Rock and Roll, Al Capone, Chłopaki Nie Płaczą, czy T-Life. I 3 moim zdaniem są bardzo dobre, czyli po prostu tutaj, żeby nie było nieskromnie, ale uważam, że jednak przekonałem się po latach, że 3 płyty nagraliśmy bardzo dobre. To jest King, Pocisk Miłości i Primitive. I w takiej hierarchii bym to ustawił. Natomiast myślę, że taki boks jest pewnego rodzaju gratką dla człowieka, który no, nie zna starych płyt. Wszystkie są w oryginalnych okładkach, w digipakach. Fajnie to wygląda, jak takie kolorowe pudełko. Jest książeczka, do której napisali słowo wstępne bardzo, bardzo zacni ludzie. Kto pisał? Oj, stary. Zdziwisz się, nie wiem, poprzez od takich tuzów aktorstwa jak Wielki Szu, czyli Jan Nowicki oraz Marek Konrad, który pięknie o nas napisał, poprzez takich ludzi jak Wojtek Mann, poprzez oczywiście mnóstwo muzyków, jest Kołdys, jest Kora, jest Grabarz, jest z innej bańki w ogóle Wojtek Konikiewicz, jest z innej bańki Sokół, Pablo Pawo, jest mnóstwo też dziennikarzy, nie wiem, chyba jest Robert Sankowski, jest Jacek Cieślak, jest Wojtek Mann, no i co? No, to prawie powieść. Jędrek Kozymowski z apteki, który nam tam po prostu po swojemu dowalił, ale to właśnie fajnie w kontrapunkcie i to miło, jak tak się czyta, tak wiesz, no
dostali ludzie informacje, no nikt nie musiał tam słodzić. Nie było też takiego jakby zamierzenia w kategorii, że tylko takie teksty przyjmujemy, więc książeczka jest, przede wszystkim ta książeczka, to jest może o tyle ważne, że po raz pierwszy są wszystkie, no może nie wszystkie, bo tam jak zwykle przy takim boksie fani wszystko wypomną i już wiem, po prostu, że trzech piosenek brakuje tam, ale zapomnieliśmy, po prostu żeśmy robili z Magdą bardzo ciężką robotę, no ale trzech, no to przepraszam bardzo. Natomiast no, jest ponad 130 tekstów, piosenek wszystkich Tilawu, no, no i to jest jakby zgromadzone w jednej książeczce, więc dla tych tekstów myślę też warto mieć to. Pewno nie jest... Są tam jakieś zdjęcia, stare archiwalia jakieś, których wiesz, nie było wcześniej widać? Są zdjęcia, po prostu portrety wszystkich najważniejszych w zasadzie ludzi w zespole, którzy przez lata się przewinęli. Nie ma zupełnie wszystkich, ale wszyscy najważniejsi perkusiści, gitarzyści, takie portrety, które zrobił kolega kiedyś do książki biograficznej, ale to się tam ładnie też skomponowało. Jest jedno zdjęcie archiwalne, bardzo stare, z 84 chyba roku, a reszta to są też okładki płyt, no i jakby tracklisty, co tam na tym jest. No trochę kosztuje to ponad 200 zł, ale no generalnie jest 16 płyt, więc jak się to policzy matematycznie, no to no tak, nie jest tak. Tak jak jedziesz na festiwal, taki beczysz, że bilet kosztuje 100 czy 2, ale jak podzielisz przez liczbę artystów, to ci wychodzi nagle artysta za 5 zł. No właśnie, to też płyta wychodzi. Nie wiem za ile, z matematyki jestem cienki, ale wychodzi nie najdrożej. Da się przeżyć. Moim zdaniem tak. Ty, a poczekaj, jak to się będzie na przykład liczyło? Czy takie boksy się na przykład, za takie boksy można dostać złotą płytę? Za takie wydawnictwo? Powiem szczerze, że nie wiem. Znaczy... No to wiesz, jak się wydaje tam podwójny album, to razy dwa się to liczy, nie? Jedna paczka. Powiem szczerze, że nie wiem, bo znaczy to... Znaczy zawsze, no, zawsze było ważne dla mnie tam złota płyta czy platynowa za, powiem szczerze, że nie wiem, bo to jest pierwszy mój boks. Nie wiem, znaczy pewnie tak, jak chyba się liczy razy 16, ja nie wiem. Znaczy... Ej, to kurna, do świąt to jest tam po siedmiokrotna platyna na luzie. Ja nie wiem, naprawdę, powiem ci szczerze, bo to tak trochę dziwne liczenie jest. Bym z tym boksem ostrożnie traktuję to tak po prostu jako taki produkt długofalowy, chyba się będzie to raczej przez lata gdzieś tam sprzedawało, no bo to chyba nie jest jednorazowa rzecz, no teraz wiadomo, może przed gwiazdką trochę więcej, ale... Nie, tutaj się nie napinamy na żadne platyny, czy to, bo to bardziej... No wiesz, nabijam się z tego. Bardziej tak, no traktuję, to... wiesz, normalne platyny, czy złota za normalną płytę w dyskografii, takie te liczenia podwójne, to my nawet nie wzięliśmy platyny za rzecz, która już niby jest platynowa, naszym na ten, składanka Love, 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 Very Best Love i teraz dopiero weźmiemy tą platynę za starą platynę pod tytułem 30, a liczone jest 60. Tak liczą wytwórnie, my liczymy po swojemu, więc po prostu dla mnie to liczy dwóch unitów, znaczy dwóch płyt w jednym, to jest dla mnie absurd, no ale to też w Ameryce tak jest. To nie jest wymyślone z EMI w ogóle, po prostu jest to idiotyczne, jeżeli mam swoje zdanie powiedzieć na ten temat. No bo co z tego, że ktoś się obwiesi złotymi płytami, tu chodzi o to, po prostu nie jesteśmy przecież w jakimś tam, wiesz, no na jakimś targu w ogóle, wiesz, fajansiarskim, nie? Tu chodzi o to, nie ma co na siłę liczyć podwójnych, bo mogę dodać do tego na przykład, nie wiem, jeszcze jeden ten CD, gdzie na przykład, nie wiem, no przez 3 minuty będę gadał, nie? Jest szansa. I wtedy policzymy potrójnie, nie? No kumasz to, no stary. A do tego jeszcze się chyba od jakiegoś czasu się dolicza te wszystkie elektroniczne sprzedaże, że 10 MP3-ek to jest jedna płyta w ogóle. Nie wiem, ja po staremu liczę. To jest, wiesz, też jest duży rynek, kto wiecznie lepszy. Zobaczymy, no. Ja jeszcze nic chyba nie sprzedałem. A na iTunesie jesteście? Ja nawet nie wiem. Ja powiem ci szczerze, że do tyłu jestem strasznie w tych wszystkich rzeczach, w Facebookach, w iTunesach, ale poprawię się. Robię kurs i dowiesz, na informatykę tam do Harvardu i będę naprawdę, jeszcze mam tam... Koleżankę jak namówię, to ci pokażę myszkę. Będę pisał, wiesz, myszkę, okej. Okay. Będę mówił, a co wy na to? Lubicie to? Tak się pytasz, człowiek? Znaczy, nie. Cześć, ja jestem teraz w stodole i ten robię wywiad dla CGM-u, a wy, a co u was? A co u was? A lubicie to? Nie ma się co śmiać z tego, bo jeszcze w ogóle zniszczą nas mentalnie. Co? To kto cię zniszczył? Już się obroniliście przez tyle lat. Żartuję, nie no. Po prostu powiem ci szczerze, aż głupio. No, nie kumam tego, w ogóle kompletnie nie kumam. No. Ale wiem, że to ostatnio jak byłem w Ameryce, byliśmy w zespole, w maju to mówili mi, że Facebook mija. Ale w Ameryce, to może... Że to do nas dojdzie w kwietniu. Nie, to 2014. Okej. Okay. A to nie wiadomo, czy nie będzie końca roku, wiesz. Znaczy, świata.
takie są zdania, że euro nie będzie, bo zaleje ten Holandię. A co słyszałeś, widziałeś ten rysunek Sawki satyryczny a propos euro? Jak siedzi, stoi trzech takich smutnych gości, wiesz, taki kreska Sawki, taka typowa, nie? W kapeluszach, wiesz, krawaty i taki dymek jest od jednego chłopaki, gdyby to było euro 2013, to byśmy zwalili na pecha. Tak. Nie no, zobaczymy. Nie, się uśmiałem. Ale bilety masz? Wiesz co, no ja jestem oficjalnie przyjacielem euro. Tak dostałem taką funkcję, to jest charytatywna, to nie, nikt mi za to nic nie płacił. Każde miasto wybiera tam kilku takich przyjaciół. No nie wiem, Warszawę reprezentują Jurek Dudek, między innymi Janusz Gajos, no i dali mi taką funkcję, no, znaczy funkcję po prostu reprezentacyjną. Przyjąłem to z zadowoleniem, bo w sumie sympatyczne jest to takie, nic poza po prostu, poza dobrym mówieniem, znaczy nie muszę mówić dobrze, mogę też mówić źle, natomiast wizerunkowa taka rzecz. Byliśmy z synem na meczu Polska-Niemcy, powiem szczerze, że zaprzyjaźniłem się tam mocno z Pawłem Janasem i z Andrzejem Szermachem i było bardzo ciekawie. No, ładnie. No, także wiesz, fajny wyjazd. Kurde, to ci powiem, bo to nie musiałeś się rejestrować po te bilety, nie? Rejestrowałem się. Znaczy ja jeszcze nie mam oficjalnie, że dostanę. Takie są przecieki, że dostanę. Rejestrowałem się, nic nie wylosowałem. Znaczy, będę pamiętał. Tylko tam wiesz, dobre recenzje musisz mówić, że to jest zajebisty. Podsunąłem ci pomysł z tymi gośćmi? No tak, to no. Prawda. I teraz mi podsuwasz drugi. No, to finałowy też bym chciał nie, zobaczyć. Podsuwasz mi, żeby to przełożyć na 2013. To by było coś. To by było coś. A tak z powagą na ryju, to po cholerę wam ten boks. Jak to po cholerę? No, to znaczy, no? Jak to nie, no wiesz co, dlaczego nie? No, uważam, miałem sygnały od ludzi, że po prostu nie ma starych płyt w sklepach, po prostu dlatego, że ten back katalog, czyli stare płyty, no, oferta muzyczna maleje w sklepach i nie wiem, miałem sygnały już od kilku lat, że a tam Al Capone bym kupił oryginalne, a Primitive bym kupił. No Allegro czasami śmiga. No tak, ale no wiesz co, wszyscy mają boksy, nie wiem, Manam ma boks, Wilki mają boksy, tam... Mam i ja. Dlaczego mam nie mieć? Tym bardziej, że firma powiedziała no problem, no. No spoko, to kupuję. To. No. No. A jak się klip przyjął przed wyborami? Wiesz co, no trochę szumu narobił, trochę szumu narobił zupełnie jakby tak bez ciśnienia, bo pomysł był reżysera taki, żeby wyjść w miasto i rzeczywiście, wiesz, ludzie się nabrali, myśleli, że nas zamykają rzeczywiście, bo to taka akcja była rano pod tą patelnią przy warszawskim metrze i no, trzy godziny mijają, a koleżanka mi pisze SMS-a, czy mnie zamknęli, czy tam kolegów, bo już gazeta.pl. I to nie było tak, że myśmy siedli w wytwórni i pomyśleli, ale musimy zrobić jakiś plan, tylko to media, nie wiem, oni sami podchwycili taki numer. A potem po prostu sytuacja tego typu, że generalnie to byli prawdziwi policjanci, którzy tam wystąpili w tym klipie, no, znali w ogóle, no, znali, dobrze wyglądali typu wąs. Wiem, że to ochroniarze jacyś byli. Nie, oni znali te chwyty wszystkie doskonale, znali tam jak obezwładni, świetnie się w tym tam czuli. Generalnie byli też, no, starali się nie za mocno i tak dalej, byli, pozdrawiam w ogóle załogę z Polskiego Mięsa, bo byli w porządku generalnie. Przypomina, przesłuchiwałem całą noc. Najbardziej byli tak zadowoleni chyba, sytuacja, tacy byli trochę... Rozśmieszała ich scena przy kościele, że księży po prostu, wiesz. Natomiast no, klip jest takim z tych takich klipów dokumentalnych typu Tu i Teraz. Ksawery Żuławski zrobił już drugi klip, kiedy wcześniej zrobił do mojej solowej płyty, do piosenki Święty. To jest facet, który ma tego czuja reżyserskiego. I jak z reguły klipy się kręci w sumie nie fajnie, bo tam powtórz to 16 razy, to był taki fajny wypad w miasto, kurczę, kilka godzin, jeszcze była to końcówka lata i dobra pogoda. To było w sierpniu, myśmy się wtedy chyba też widzieli w sierpniu. Końcówka sierpnia, czy tam druga połowa i mi się podoba ten klip. Podoba mi się, no. Faktycznie to szybko opaździerzyliście, jak zaczęliście rano na patelni, a skończyliście pod kościołem. To... No jeszcze było słońce, tak. No tak, zachodziło, to widać po światełku, jest takie miłe już, no miękkie. Właśnie, właśnie. No. Tak szybko żeśmy to robili, bo tego dnia szedłem na mecz Legia Spartak i miałem straszne ciśnienie, żeby zdążyć. I poprosiłem reżysera, żeby się spiął. I się spiął, no. A często cię zapraszałem do komentowania sytuacji już nie tylko meczowej, ale politycznej? Nie, wiesz co, już więcej nic nie powiem po prostu, bo to są po prostu, media się strasznie stabloizowały, powiem tak. Przed wyborami udzieliłem jednego wywiadu, wiesz, jednego wywiadu do tygodnika Wprost, który jest poważną gazetą, wiesz, facet też był poważnym dziennikarzem i pan Machała, zresztą dobry wywiad zrobił, nic nie zmanipulował.
wyjechałem na wakacje i tam no, powiedziałem w tym wywiadzie, o, normalnie pytali mnie o sympatie polityczne, powiedziałem, że generalnie mam dystans do polityki, ale że na coś głosuję i że głosuję na PO bez wielkiej miłości do tego, do tej partii, ale głosuję na PO, natomiast mówiłem tam, że na pewno na PiS nie będę głosował, tyle że uważam, że Jarosław Kaczyński, którego, no, że tak powiem, nie podzielam jego zdania i jego mentalu, jest sprawnym politykiem i należy się go po prostu w jakiś sposób o tyle respektować, że jest poważnym przeciwnikiem, no bo jest. I no, z tym to trudno dyskutować. Ja wolałem po prostu raczej, żeby on nie wygrał wyborów, tak się stało, no i okej, natomiast ktoś podchwycił i to druga gazeta konkurencyjna, która nazywa się Newsweek, jest też teoretycznie poważna, po prostu zrobili takie zdjęcie Kazika Staszewskiego, mnie i Pawła Kukiza, z tego co wiem, to Paweł chyba sympatyzuje z PiS, ale to jest jego sprawa i nie mam do Pawła żadnego żalu, bo i tak kumpelstwo jest ważniejsze niż polityka, natomiast ja nie podzielam tego zdania, natomiast zrobili takie zdjęcie Galaktyka PiS. Kazik się z tego co wiem to wkurwił, bo nawet mi SMS-a napisał, że on w ogóle pierdoli i na żadne wybory nie pójdzie. I ja po prostu wymiękłem, bo mówię, jadąc tam do tego na te wakacje, Galacticos. Jadąc do tego na te wakacje, mówię, kurde, znowu dopierdoliłem tam za mocno, mówię, może za mocno znowu tym pisiorom, a tu się okazuje, że jestem pisiorem, słuchaj. Nagle się okazuje, że to jestem pisiorem. I ci kolesie od PO tam po prostu na mnie psy wieszają. Za chwilę, słuchaj, sytuacja się odwróciła, ponieważ poseł, ten radny z Bemowa wziął naszą piosenkę Warszawa z PiSu, więc bo oni są fanami tej piosenki, bo już po raz drugi kiedyś pan Marcinkiewicz wziął, ale przeprosił szybko, więc ja nie jestem pamiętliwy i luz, a ten pan w ogóle nabrał wody w usta, bo myślał, że wygra wybory. Chyba z tego co wiem to nie wygrał, jego partia też nie za bardzo, no ale po prostu generalnie no, nie znają ani prawa, ani dobrych obyczajów. No i tam chyba się skończy w sądzie dla higieny, jak to powiedział adwokat. Po prostu, no i wtedy media podały, że ja skarżę PiS. Więc wszyscy pisali w internecie mniej więcej tak. Obciągnij Tuskowi, ty skurwysynu, ty platformersie. Więc w ciągu tygodnia, mówiąc krótko, byłem najpierw pisiorem, a potem platformersem. Naród piękny, tylko ludzie, no kurwy. Jak to jest? Piłsudskiego. Bracie, no. Także wiesz, nie ma sensu tutaj w ogóle, mało tego, no to nie są... Ale to jest polskie mięso. Nie są tabloidy, tylko to były poważne dwa tygodniki. I ja w tym tygodniku pierwszym, czyli we Wproście, nie powiedziałem o tym, że kocham, że głosuję w ogóle na PiS, ale nagle byłem w Los Galacticos. No to jest to lekko wymiękłem, tylko nie jestem tak, wiesz, no Kazik to się dostał piany, ja po prostu mówię, to jest tylko pieprzona polityka, to minie za chwilę, oni się tam podzielą tymi stołkami, po prostu uspokoją się i tak dalej. A tu wiesz, ale to jest niestety zaraźliwe, stary, wchodzisz do chaty, wiesz, nie wiem, wchodzisz, chcesz coś, wiesz, gotujesz herbatę albo obiad, a to leci, wiesz, jedna szczekaczka, druga szczekaczka, trzecia szczekaczka, niezależnie od koloru i nagle wkręcasz się w to, kurwa, a może jednak... Jezus, a kto z kim, co i jak, aha, Palikot, aha, a ten, a Kaczyński. A wiesz, w ogóle nie chciałem w tym za bardzo uczestniczyć, i tak bym poszedł, zagłosował na PO, tylko ze względu na to, że można ich rozliczyć za 8 lat, no to jest jakieś większe rozliczenie. Tym bardziej, że jestem takim, no dosyć realistą, jak już coś zaczęli, to niech skończą, no bo przyjdą następni, rozkopią, no tym bardziej, wiesz, no PiS, no nie za bardzo, nie? Więc daj spokój, co tu dużo gadać. Ale zobacz, to jest polskie mięso właśnie, to teksty się piszą same. No, polskie mięso zaczyna mi je smakować, no i tyle. I masz już, kurde, wiesz. Ale nie wszystkie radia to grają, ponieważ no, są takie stacje, co mówią, ja myślałem, że tam chodzi na przykład o kwestie, nie wiem, właściwie o co tam chodzi, no że, a myślałem, że chodzi o to, bo tam jest taki wers, że Doda się zsikała, nie? Znaczy takie rzeczywiście metafora, nie? No i oni, ja myślałem, że chodzi o, że to będzie niesmaczne, a oni mówią tak, kiedy jedna stacja publiczna powiedziała tak ostatnio, nie no słuchaj, proszę panie Moniko, no fajnie ten otwór, to w ogóle fajnie jedzie, tak rytm ma fajny, no ale nie no, my to w publicznej to nie możemy, no. Ja może mam wie o co chodzi. No wie pan, no za tego Loda, no tak jak to Loda robi, no Loda robi. Ja mówię, no Loda robi, no że gaz. Nie mieliście tak nigdzie? Nigdy? Nie wiem, że... Nie, to do nich nie mogłeś tak odpowiedzieć. Żadnego wcześniej erotycznego songu nie miałem na ten temat, a ten nie był erotyczny, więc po prostu, no słuchaj, hipokryzja mediów jest jak skurwysyn, no po prostu i tyle. A do czego się jeszcze przyczepiali przy tym numerze, ci co nie chcieli grać? Wiesz co, nie wiem, badań nie prowadzę, no Trójka akurat odważnie, fajnie gra i jest na liście przebojów. Przecież miałem świadomość, że to nie jest utwór do Radia Z ani do RMF, to wiesz, to jakby to czy utwór taki, no takie utwory były w historii Tila. No, tak ja bym powiedział, interwencyjne, no tu i teraz. No. Niektóre z nich przetrwały, inne nie. No.
Po prostu wiesz... Fajne określenie, interwencyjne numery. Takie wiesz, takie fotograficzne, tu i teraz, no. Komentarz do... No tak, i taki jest też klip tu i teraz, nie? No jak za chwileczkę nie będzie stadionu, na patelni się coś innego stanie, że stadion będzie wyglądał inaczej. Ale masz, nie masz, jesteśmy historycznie stary, wiesz, robimy przy stadionie, nie? Ktoś powie, a ty chcesz zobaczyć ten klip Tilawu sprzed tam 10 lat, pamiętasz jak ten stadion się budował? Co teraz remontują? Tak. I Bareja znowu, nie? Again. No ładnie. No dobra, to mówi, a mówisz, że jesteście w trasie? Znaczy dopiero zaczęliśmy pierwszy koncert w Radomiu, teraz jedziemy Jelenia Góra, Wrocław, potem Lublin, Kraków, tak jak mówię, będzie Londyn, będzie Holandia, jeden koncert. Masz na plecach wszystko? Tak. Proszę bardzo. Musisz się zniżyć, że tak powiem. Przesady już bez loda, nie? Mówiąc, ja sprawdzam, czy ty dobrze pamiętasz w ogóle. Czy te pierwsze pamiętam, dopiero ją zacząłem, no. Nie wiem jak to pójdzie, jak będzie co roku. Ja powiem, co masz koło dupy. Koszalin. Ale pozdro dla Koszalina, że nie, bo stary, w tej chwili zrobiłeś taką rzecz, że kurwa, ten, przepraszam, słowo, rzadko tam gramy i się nie sprzeda w ogóle koncert. No, sprzeda się. Koszalin jest okej, okay. Klub Kreślarnia. Mówiłem o tatuażach. Koło, wiadomo, no 16 tatuaży. Rywalizujemy no, z Nergalem i z tym. Z Tomkiem, z chłopakami z Illusion, no spoko. No tak, a Illusion też wróciło na scenę teraz. No i podobno dobrze im idzie. No jak widziałem koncert w Spodku. I sami grali w Spodku? No nie, no z Flapjackiem, z Staffanoff i... Dużo ludzi? 3/4 Spodka no, widzisz, to jest, było. To jest dużo jak na Spodek. Spokój, no. To pozdrawiam Illusion, bo to stara, fajna kapela. No w Warszawie niedługo. No to... Idziesz? Jak mogę iść, jak mam wszystko tutaj, aż mi do dupy schodzi. Że tak. Ale poczekaj, bo może masz jakąś dziurę, że ci pasuje gdzieś. Spoko, masz wolne wtedy. Doktor House. Masz wolne wtedy. Dobra, okej. Okay. To ja cię zapraszam. Spoko. A my się widzimy w stodole 18-19. Tak jest. Dobrze pamiętam. Dziękuję. Pozdrawiam CGM. Sorry za tą dupę. No. Ale co się tam wiesz, skojarzyło. Tylko od dupy, no.